Cześć. Dziś jesteśmy na Pustyni Błędowskiej, a ta nietypowa sceneria odpowiadać będzie pewnej nietypowości odcinka. Spowodowane jest to faktem, że bardzo chcieliśmy Wam pokazać materiały, które udało nam się nagrać jeszcze na MSPO w Kielcach. Równocześnie przepraszam za stan mojego zdrowia, no ale czasami tak po prostu bywa. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie samochód pancerny Fox. Serdecznie zapraszam. Brytyjczycy używane w trakcie II wojny samochody pancerne dzielili na trzy klasy. Do pierwszej, największych pojazdów, należały pierwotnie nazywane jako lekkie czołgi kołowe, ale ich określenie zmieniono w 1941 roku na Armored Car. Średnie pojazdy określano jako Car Light Reconnaissance. Najmniejsze, Car Scout, były to pojazdy możliwie właśnie najmniejszych rozmiarów, o dobrych właściwościach w terenie i na drodze i miały być przeznaczone do zwiadu i utrzymania łączności. Dziś opowiemy Wam o przedstawicielu pierwszej klasy tych pojazdów. W 1937 roku brytyjskie Ministerstwo Wojny w 6 podmiotach złożyło zamówienie na podwozie w układzie 4x4 z silnikiem znajdującym się z tyłu. Podwozia te miały posłużyć do zbudowania lekkiego kołowego czołgu rozpoznawczego. Prototypy były gotowe w lutym 1938 roku i po próbach okazało się, że najlepszy pojazd zaproponowała firma Guy Motors Ltd., która przedstawiła pojazd oparty na ciągniku artyleryjskim Quad Ant z silnikiem o mocy 53 koni mechanicznych. Wóz ten był wyposażony w obrotową wieżę, która uzbrojona była WKM 15 mm firmy Bessa i karabin kalibru 7,7 mm tej samej firmy. 1 czerwca 1939 roku Guy Motors Ltd. otrzymało zamówienie na 101 pojazdów, które udało się zrealizować dopiero po rozpoczęciu działań wojennych. W związku z faktem, że fabryka była obciążona dodatkowymi zamówieniami wojennymi, nie była w stanie kontynuować produkcji tych samochodów. W związku z tym w październiku 1939 roku podjęto decyzję o przeniesieniu linii produkcyjnej tych pojazdów do firmy Carrier Motor Company. Tam zdecydowano, że samochód pancerny zostanie osadzony na produkowanym na miejscu podwoziu ciągnika artyleryjskiego, również w układzie 4x4, KT-4, który dysponował silnikiem o mocy 90 koni mechanicznych. Było to o tyle zrozumiałe, że linia produkcyjna oczywiście funkcjonowała i gwarantowało to stosunkowo szybkie rozpoczęcie produkcji pojazdów na miejscu. Jednak linię produkcyjną samych kadłubów pozostawiono w firmie Guy Motors, aby nie utrudniać procesu uruchomienia produkcji. Dlatego Carrier Motor dokonywało finalnego montażu pojazdów, a na miejscu budowano do nich podwozia. Na początku 1940 roku były gotowe dwa prototypy, które po udanych próbach zdecydowano się wcielić do uzbrojenia pod nazwą Light Tank Wheeled Mark I i Mark II. Oznaczenie to ostatecznie wkrótce zmieniono na Humber Armored Car Mark I i Mark II. W sumie do 1942 roku wyprodukowano 3650 tych wozów. Pod koniec 1941 roku konstruktorzy z kanadyjskiego wojskowego biura konstrukcyjnego wspólnie z inżynierami z kanadyjskiego oddziału General Motors dokonali przeglądu znajdujących się w służbie brytyjskich samochodów pancernych. Celem tego przeglądu było wybranie konstrukcji, na bazie której chciano opracować kanadyjski samochód pancerny. Ostatecznie jako bazę do opracowania tego pojazdu wybrano Humbera AC Mark III. Jednak zdecydowano się niezmieniony właściwie kadłub osadzić na podwoziu produkowanego w kanadyjskim General Motors ciągnika artyleryjskiego Quad, oczywiście w układzie 4x4, który to ciągnik oparty był na popularnych kanadyjskich ciężarówkach CMP. Sięgnięto również po łatwiej dostępne uzbrojenie.
WKM Bessa zamieniono na WKM Browning M2 kalibru 12,7 mm, a KM Bessa zamieniono na Browninga 1919 kalibru 7,92 mm. Tak skonfigurowany pojazd wszedł do produkcji w 1942 roku pod nazwą Fox Armored Car Mark I. Przódka dłuba chroni pancerz o grubości 14 mm. Dolna, przednia płyta połączona nitami. Na dużych błotnikach lampy i sygnał dźwiękowy. Centralna część przedniej górnej płyty to właz kierowcy. Gdy jest podniesiony, istnieje możliwość umieszczenia w otworze kuloodpornej szyby. Gdy jest dopuszczony, kierowcy pozostaje obserwowanie terenu przez poziome szczeliny. Kierowca dysponuje dodatkowo po jednym niewielkim otworze obserwacyjnym na każdej burcie pojazdu. Układ konstrukcyjny klasyczny. Przedział kierowania z przodu pojazdu, bojowy w środku, kadłuba, a napędowy z tyłu. Fox to konstrukcja oparta na ramie. Kadłub wykonany jest z walcowanych płyt pancernych łączonych spawaniem oraz nitowaniem. Bok kadłuba chronią płytę o grubości 10 mm. Centralną część kadłuba zajmują jednoskrzydłowe drzwi prowadzące do wnętrza pojazdu. Bliźniacze znajdują się po drugiej stronie wozu. Nad przednim błotnikiem otwór obserwacyjny kierowcy. Po lewej znajduje się analogiczny. Na błotnikach widoczne miejsca na dodatkowe karnistry paliwa. Nad tylnią częścią burty dużych rozmiarów pojemniki na części zapasowe. Fox jest samochodem dwuosiowym z napędem 4x4 z przednią osią sterowaną. Skrzynia mechaniczna z czterema biegami do przodu i jednym do tyłu. Reduktor umożliwia przełączenie napędu albo na jedną, albo na drugą oś, lub na obie naraz. Zawieszenie na rysorach płaskich z hydraulicznymi tłumikami drgań. Tył kadłuba to potężna żaluzja. Bezpośrednio za nią znajduje się chłodnica pojazdu, dalej silnik oraz układ transmisji. Silnik to sześciocylindrowy, benzynowy GM270 o mocy 106 koni mechanicznych. Umożliwiał on rozpędzenie pojazdu do prędkości 70 km na godzinę na drodze i 33 km na godzinę w terenie. Zapas paliwa umożliwiał przejechanie na drodze około 330 km. Wieża to konstrukcja w całości zamknięta, wykonana z walcowanych i spawanych płyt pancernych. Wieża jest w pełni obrotowa, a sam obrót dokonywany jest siłą strzelca. Do wieży prowadzą dwa włazy, prawy należący do dowódcy, lewy do strzelca. Oba włazy są dwuczęściowe, otwierane do przodu i do tyłu. Na przednich, bocznych ścianach wieży otwory wentylacyjne, osłonięte pancernymi okapami. Na tylnych, bocznych ścianach strzelnice umożliwiające prowadzenie ognia z broni osobistej. Do obserwacji terenu dowódca używa dwóch obrotowych peryskopów. Pierwszy znajduje się przed jego włazem, drugi za jego włazem i ma przede wszystkim umożliwić jazdę z wykorzystaniem pomocniczego stanowiska kierowania. Wykorzystywane ono było w momencie włączenia biegu wstecznego. Wtedy dowódca obracał swoje siedzisko, zazębiał kierownicę i przejmował kontrolę nad pojazdem. W tylnej niszy wieży umieszczono radiostację nadawczo-odbiorczą numer 19 o zasięgu do 16 km. Wyposażenie radiowe obsługuje trzeci członek załogi znajdujący się w przedziale bojowym, czyli radiooperator. Główne uzbrojenie pojazdu to sprzężone wspólnie w jednym jarzmie WKM Browning M2 kalibru 12,7 mm oraz KM Browning 1919 kalibru 7,62 mm. Strzelec prowadził ogień z broni maszynowej dzięki elektrospustom. Znajdujące się pod karabinami urządzenie obrotowo-ostygowe umożliwiało prowadzenie ognia w każdej pozycji wieży. Pozostałe po wystrzeleniu łuski zbierane były przy pomocy specjalnych metalowych rękawów. Po prawej stronie jarzma dwie wyrzutnie czterocalowych granatów dymnych. Po lewej stronie jarzma dodatkowa szczelina obserwacyjna dla celowniczego.
Fox Mark I Armored Car to podstawowy wariant produkcyjny uzbrojony w WKM Browning M2 kalibru 12,7 mm oraz KM Browning 1919 kalibru 7,62 mm. Fox Mark I Observation Post to wariant brytyjski, który był wyposażony w dodatkowe zestawy radiowe umożliwiające oficerowi artylerii utrzymanie kontaktu z jednostkami artylerii polowej. Fox Armored Communication Vehicle to pojazd wyposażony w dodatkowe wyposażenie radiowe używany przez Królewski Kanadyjski Korpus Łączności. Rhino Heavy Armored Car to skonstruowany na podwoziu Foxa w Australii samochód pancerny, który na nowym kadłubie posiada obrotową wieżę uzbrojoną w armatę 40 mm i KM 7,7 mm. Nie wyszedł poza stadium prototypu. Fox Self-Propelled Six-Pounder Anti-Tank Gun to wariant umieszczony w odkrytej kazamacie 6-funtowym dziale przeciwpancernym. Nie wyszedł poza stadium prototypu. Capland to opracowany na zlecenie brytyjskie wielozadaniowy lekki transporter zbudowany na podwoziu Foxa. Przewidziany był do pełnienia roli transportera piechoty, wozu sztabowego czy ambulansu. Nie wszedł do produkcji seryjnej. Fox Mark II Armored Car to projekt uzbrojenia wozu analogicznie jak pojazdu Humber Armored Car 4, czyli w działo o kalibrze 37 mm. Ostatecznie koncepcję takiej modernizacji zrealizowali Holendrzy, którzy od 1946 roku w pododdziałach służących na terenie Indonezji używali tak przebudowanych 34 Foxów pod nazwą Humfox. Produkcją podwozi Foxów oraz ostatecznym montażem zajmowała się firma General Motors of Canada Ltd. Istnieją pewne rozbieżności co do liczby wyprodukowanych pojazdów. Kanadyjczycy twierdzą, że powstało ich 1506, Anglicy, że 1116. Foxy używane były przez kanadyjskie pancerne pułki rozpoznawcze oraz Królewski Kanadyjski Korpus Łączności w Anglii w latach 1942-1943 oraz w latach 1943-1944 we Włoszech. Po wojnie służyły w kanadyjskiej żandarmerii w okupowanych Niemczech. 251 podwozi dotarło do Australii, dwa użyto w programie Rhino, a pozostałe przebudowano na dźwigi. Podstawowym samochodem rozpoznawczym w szwadronach rozpoznawczych armii holenderskiej tuż po zakończeniu wojny był Humber Mark IV. Postępujące zużycie tych pojazdów spowodowało, że zdecydowano się wcielić do służby 34 samochody pancerne Fox z wieżą pochodzącą z Humbera Mark IV. Wozy te wysłano do Indonezji, gdzie służyły m.in. w regimencie Huzaren von Borel. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem do użytku Foxa był fakt, że Holendrzy jako standardowych używali ciężarówek GMC, co ułatwiło obsługę techniczną. W 1951 roku wozy, które przetrwały służbę, znajdowały się już w składach magazynowych. Foxy służyły także w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, w szeregach 1. Dywizji Pancernej oraz w 2. Korpusie Polskim. Brytyjskie zestawienie z czerwca 1945 roku, będące niejako sprawozdaniem za poprzednie 6 miesięcy, wskazuje na stanie 1. Dywizji Pancernej 5 jednostek. Foxy używane były także przez żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, będącego jednostką rozpoznawczą 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Foxy 15. Pułk otrzymał jesienią 1943 roku jako uzupełnienie dla używanych w sekcjach rozpoznawczych samochodów Stackhound. Pojazd będący bohaterem naszego odcinka był używany przez armię włoską, a pozyskany został ze składowiska w bazie wojskowej na Sycylii. Po sprowadzeniu go do Polski samochód poddano pracom renowacyjno-konserwatorskim. W stanie jezdnym w grudniu 2020 roku trafił do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Jest to jedyny w Polsce pojazd tego typu i unikatowy w skali światowej eksponat. Portugalia otrzymała 38 Foxów od Kanady w 1957 roku i miały stanowić wyposażenie 6. Pułku Kawalerii. Jednak wkrótce, na skutek zaostrzającej się sytuacji w koloniach portugalskich, 3 szwadrony wysłano do Mozambiku, a jeden do Gwinei, gdzie używano ich w działaniach przeciwpartyzanckich jako samochody patrolowe, gdzie były używane w latach 1961-1975. W 1973 roku wykazywano 6 pojazdów w Portugalii, 24 w Mozambiku i 8 w Gwinei. Samochody pancerne Fox były używane także przez armię brytyjską, wojska Włoch i Indii.
Bojowo foksy używane były we Włoszech w latach 1943-44 przez królewskich kanadyjskich dragonów, 4. Pułk Dragonów Gwardii Księżniczki Luizy oraz 28. Pułk Pancerny. Opublikowanym w czerwcu 1946 roku w spisie pojazdów Królewskiego Pułku Pancernego, który wykonany był za poprzednie 6 miesięcy, w sumie figurowało w 8. Korpusie Brytyjskim 1 pojazd, w 5. Kanadyjskiej Dywizji Pancernej 7 wozów, w 2. Kanadyjskiej Dywizji Piechoty 5 pojazdów, w 3. Kanadyjskiej Dywizji Piechoty 1 pojazd i w Polskiej 1. Dywizji Pancernej 5 foksów. W sumie w jednostkach było 19 wozów, a w bazach zaopatrzenia było ich 137, w innych miejscach 7 pojazdów, co w sumie składało się na 156 foksów w Europie. Polskie siły zbrojne na zachodzie używały foksa nade wszystkim w ramach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, walczącego w ramach 2. Korpusu we Włoszech. W sumie w pułku używano 31 pojazdów tego typu, a w służbie znajdowały się do końca 1944 roku. Używane były w indyjskim 7. Pułku Lekkiej Kawalerii w trakcie wojny 1947-48. Dwa pojazdy tego typu zostały zdobyte przez pakistański 11. Pułk Kawalerii. Portugalia intensywnie używała foksów w starciach, jakie miały miejsce w jej afrykańskich koloniach w latach 1961-1975. Używane były jako pojazdy patrolowe oraz eskortowały konwoje zaopatrzeniowe. W Mozambiku dwa kadłuby foksa umieszczono na platformach kolejowych, dodatkowo osłaniając je workami z piaskiem. Umieszczano je w składach kolejowych i służyły do zabezpieczenia linii komunikacyjnych. Brytyjczycy i państwa Commonwealthu, szerzej niż inne państwa biorące udział w II wojnie światowej, wykorzystywali samochody pancerne. Nad dzielność terenową nade wszystko przekładali szybkość działania, zasięg pojazdu, a nade wszystko cichość w podejściu do przeciwnika. Sam Fox w raportach z 1943 roku był oceniany jako wóz zdecydowanie bardziej niezawodny niż jego starszy brat Humber Mark IV. Zwracano uwagę na to, że pierwsza awaria mechanizmu różnicowego miała miejsce w testowanych pojazdach dopiero po 980 milach, a pierwsza poważniejsza awaria silnika po pokonaniu ponad 4000 mil. Doceniano istnienie drugiego układu kierowniczego przeznaczonego do jazdy do tyłu, co gwarantowało szybkie opuszczenie potencjalnie niebezpiecznej strefy. Jako minus Foxa wskazywali polscy użytkownicy wysoko umieszczony środek ciężkości, co mogło powodować stosunkowo łatwe wywrócenie się wozu. Niewątpliwie zaletą pojazdu nie było uzbrojenie główne. WKM 12,7 mm uniemożliwiał podjęcie walki z jakimikolwiek innymi pojazdami pancernymi przeciwnika, a standardem uzbrojenia w samochodach pancernych końca II wojny światowej były już szybkostrzelne działka. Pancerz klasyczny niejako dla wszystkich pojazdów tego typu gwarantował osłonę tylko przed bronią ręczną i odłamkami pocisków artyleryjskich. No i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo zmienionej formy odcinek jednak Wam się podobał. Nie zapomnijcie polajkować, nie zapomnijcie skomentować. Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy naszym patronom, no i zapraszamy na kolejną produkcję. Do zobaczenia.